Katowice pożegnały dziś Urszulę Wendę, lekarkę, która podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku niosła pomoc medyczną strajkującym górnikom. Była jedną z najodważniejszych kobiet. Słychać dziś było z wielu ust. Doktor Urszula, zaraz za 9 górnikami z Wujka, uchodzi za jedną z najważniejszych postaci stanu wojennego. Zmarła 26 czerwca w wieku 94 lat. Fatima Orlińska. Doktor Urszula Wenda przez lata leczyła pacjentów w dzielnicowej przychodni zdrowia w katowickiej Ligocie. Tam jako medyk, ale przede wszystkim człowiek, zdobyła szacunek i uznanie pacjentów. Największe uznanie przyniosły jej jednak wydarzenia z Wujka, gdzie jako jedna z nielicznych miała odwagę stawić czoła zomowcom, potajemnie wnosząc lekarstwa i opatrunki do kopalni, gdzie strajkowali górnicy. Wiedziała i widziała, co się dzieje pod Wujkiem. I sama podjechała kajetką i sama zaczęła udzielać pomocy i przewozić górników do szpitali. Więc to był ten moment taki istotny, a jednocześnie stanęła przeciwko zomowcom, ona stanęła na barykadach, krzyknęła, że są gorsi niż hitlerowcy, tym samym, ponieważ nie pozwalają dojechać osobom ze służby medycznej do kopalni Wujek. Także tak, to była przede wszystkim odważna kobieta. Za najodważniejszą kobietę uczestniczącą w strajku uznawał ją również nieżyjący już Stanisław Płatek, przewodniczący Komitetu Strajkowego w 1981 roku. Jak mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, przekazy głoszą, że to dzięki pani Urszuli ZOMO wstrzymało ogień. Na jej cześć na wystawie odtworzono multimedialny punkt opatrunkowy KWK Wujek, gdzie można zobaczyć fragmenty rozmowy z Urszulą Wendą. Jeżeli będą wśród nas takie osoby, dobre osoby, o dobrym sercu, te, które będą cały czas pamiętać o tych osobach, których już nie ma wśród nas, które czyniły dobro i można było się na nich wzorować, to myślę, że takie osoby jak właśnie pani Urszula nie będą zapomniane. Urszula Wenda, kiedy dowiedziała się o pacyfikacji kopalni Wujek wraz z sanitariuszką Anną Pieckowską, podjęły próbę dotarcia na teren kopalni karetką. Po zatrzymaniu ambulansu przez milicję potajemnie wniosła do kopalni środki opatrunkowe i lekarstwa, udzielając pomocy pierwszym rannym. Wenda nie tylko udzielała pomocy medycznej. Gdy ZOMO zaczęło strzelać z ostrej amunicji, przedarła się do dowódcy ZOMO pułkownika Kazimierza Wilczyńskiego, aby wynegocjować przewiezienie rannych do szpitala. Urszula Wenda zmarła 26 czerwca w wieku 94 lat. W środę odbył się pogrzeb lekarki, w którym udział wzięli nie tylko bliscy, ale też przedstawiciele środowiska górniczego i lekarskiego. Ewangelia, którą żeśmy dzisiaj czytali, do niej pasuje. Bo ona przecież nie była lekarzem tylko przez te kilka dni stanu wojennego. Jak podczas uroczystości mówiła przedstawicielka lekarzy i koleżanka pani Urszuli, aktywna zawodowo była jeszcze po 90. Mimo chorób i niepełnosprawności do końca chciała nieść pomoc chorym.